poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Flagę państwową z okazji uroczystości uchwalania konstytucji podnieś! Uczestniczyć i przywitać Was na uroczystości 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było to wielkie wydarzenie dla Rzeczpospolitej obojga narodów, państwa polskiego, które było domem dla wielu ludzi, dla wielu narodowości, dla wielu wyznań, dla wielu obyczajów. Było domem, schronieniem i oazą spokoju w niespokojnej Europie. 3 maja 1791 roku na Zamku w Warszawie uchwalono, dzięki Unii Polski i Litwy, Parlament uchwalił Konstytucję 3 maja. Niezwykły dokument na ówczesne czasy, nie tylko stanowił o nowym ustroju państwa, uporządkowaniu podstawowych spraw w państwie, ale wyznaczał 3 zasady, które przyświecały Konstytucji 3 maja. Pierwsza to wola narodu, czyli jako mandat władzy. Drugie, państwo prawa. I trzecie, poszanowanie dla wszystkich tych, którzy zamieszkiwali teren Rzeczpospolitej obojga narodów. Niezwykły czas dla ówczesnej społeczności, pełen nadziei, pełen czegoś takiego, co można przysłowiowo określić światełkiem w tunelu. Radość co prawda nie trwała długo, wiemy jakie były dalsze losy Rzeczpospolitej, aż do jej całkowitego zniknięcia z map Europy,